Bo nie wiem, czy wiecie, ale kura znosi, powinna znosić jedno jajo na dobę, najlepiej przed południem, bo jeżeli wybije kukuła i jajo nie wypadnie spod ogona, to Nie, pod ogona. no, kurze, to wtedy kura jest nie do Nie zniesienia do i zniesienia. dopiero to jajo jak gdyby jest następnego dnia. Co jeszcze wiemy? I że Że hodowla. kura daje, znaczy znosi jaja w cyklach. A, To jest no bardzo właśnie. istotne. Że nie plumka tymi jajami pod rząd, na przykład Ja tak. mogę. Brr, nie, nie. Nie leć tak. No to ładne było takie. Zresztą to może jest troszeczkę inny dźwięk, wydaje mi się, że jest taki. Mniej więcej tak robi chyba kura. Nie, ale Aha. kura to jest interesujące zwierzę. A Dioks jeszcze pokazywał, a nie, poszedł już gdzieś. Pokazywał mi ostatnio takiego mema. Idzie sobie, czekaj, jak to było? A, i że idzie, zapierdala sobie jajko po ulicy, robi poślizg, znaczy przewraca się, tłucze się, wychodzi z niego kurczak, idzie sobie kurczak, wypada mu z dupy jajko, to jajko sobie idzie, potyka się, tłucze się, wychodzi kura i taki dymek z niej. Pojebane. Czyli znowu cykl. Czyli znowu w cyklach jesteśmy. Jesteśmy w cyklu. A ty też jesteś w cyklu, że tak, sorry, że tak za takie No tak. kurze porównanie. Jestem w cyklu pisania piosenek. Dostałem takiego, coś mnie nawiedziło. Ale na przykład gdybyś nie wydał tej płyty, to znowu byłbyś przez jakiś czas nie do zniesienia, aż do momentu, kiedy przyszłaby pora na wydanie płyty? Dlatego nie doprowadzam się do takiego A stanu. właśnie. Wydałem płytę i piszę już następną. Nie, no żarty żartami. A naprawdę następną już Tak, siedzisz? następną, bo wiesz, przyszedł taki moment, kiedy pomyślałem, jak ja w ogóle piszę piosenki, co się dzieje w ogóle, że ja mam taką potrzebę pisania piosenek, no bo to, że śpiewam i śpiewałem wcześniej, no to już wiedziałem, ale po co zacząłem pisać piosenki? Ja wiem. No, Za X-y. no bardzo Śpiewasz słusznie, swoje, bardzo wiesz, słusznie. radio gra, hajs się Rozrysowałeś mnie, zgadza. Sztyrlic, ja ci powiem. To z jednej strony, to tak, ale wiesz co, jak już nosimy te okulary, to świadczy to o tym, że parę lat już przeżyliśmy. No, No trochę. ja już trochę też. I jest jakaś taka namiętność, jakby to nie określić, namiętność czy potrzeba, że się chce swoimi słowami być odpowiedzialny za wszystko to, co się widzi i co się przeżywa. Ale to, że ja chciałem w jakiś sposób wypowiedzieć siebie i to, co oglądam dookoła siebie, to jest jedna rzecz, ale druga rzecz, pomyślałem, jak ja w ogóle robię te piosenki, czyli która to jest godzina, w jaki sposób, czyli co, odpalam jakiś sprzęt, jakiś klawisz, bo ja gram na instrumentach klawiszowych, a krótko rzecz ujmując, na pianinie. Ja do tego pianina siadam, bardzo często różnie ubrany, niekompletnie często ubrany. Jak maneki. No jak manekin, no niekompletnie ubrany, w jakichś tutaj, nie wiem, stringach, inaczej w shortsach na przykład, czy czymś takim. I zaczynam grać, zaczynam sobie nucić, zaczynam sobie ściągać te melodie, które gdzieś tam nagrałem na dyktafonie, czy na telefonie, albo coś mi zagrało i to komponowanie, to jest za dużo powiedziane, bo komponował Bach, a to jest jeszcze Grand Canyon do Bacha, co Okej, najmniej. dobra, czyli jesteś też skromny. Tak, skromny? Tak, jestem skromny. Tak, jestem skromny, jestem spod Wieliczki, więc jak najbardziej powinienem być skromny. I sobie tę melodię układam, potem piszę to, co albo usłyszałem w telewizorze, czy w radio, czy przeczytałem w książce, czy powiedziała mi moja żona, czy zachwyciłem się moją córką, albo kimś, kogo zobaczyłem na ulicy. I to jest wypadkowa tych wszystkich doświadczeń. I to wszystko jest niesamowicie naturalne. Znaczy, nie jest tak, że ktoś do mnie dzwonił i słuchajcie, no Radek, jest już 15 listopada, wy żeście jeszcze nie wydali płyty. Czas się wyjaić. Trzeba się wyjaić. Tutaj chcielibyśmy, żeby cykl był utrzymany, bo jak do południa później nie wyjaicie, no to będzie kiepsko, no No to rozumicie. Radek wtedy dobra. Ja się wtedy nadymam, Co to tutaj dla mnie? grzebyk postawię i co to dla mnie. I zacząłem myśleć o tym, że takie naturalne pisanie piosenek nie z jakiejś konieczności zewnętrznej, tylko z potrzeby takiej, wiem, że to może pompatycznie zabrzmi, ale tak, pisze się piosenki dlatego, że się tego chce, a nie dlatego, że taki jest format na przykład artysty. I właśnie ostatnio tak się zdarzyło, że tych piosenek się narobiło tak dużo, że pomyślałem, że zrobię taką piosenkę, która wynika z tego, co robię najlepiej. Czyli mam nadzieję, że piszę dobre piosenki i przede wszystkim jestem przekonany, że dobrze śpiewam. Więc to jest najgłówniejsza rzecz, najważniejsza rzecz, jaka powinna być w mojej piosence. A reszta to jest tylko to są rzeczy do podporządkowania temu, co wymyśliłem. Nie wpisywać się w jakiś, nie wiem, format właśnie rock'n'rollowego grania, czy tam balladowego, czy jakiegokolwiek innego. To, co wymyśliłem, podporządkowuje całą resztę, Bo całą płyta jest sprawę. taka trochę, powiem ci, poza czasem.
Płyta, ona mogłaby się ukazać kiedykolwiek bądź dowolnie. Tak, ta płyta jest już poza czasem, ale ta, która się teraz robi, bo ja wiem, że my mówimy o tej płycie, ale mówimy tak naprawdę o piosence, która powstała jakiś czas temu, dokładnie półtora miesiąca temu i która zwiastuje coś zupełnie nowego, coś całkowicie podporządkowanego Januszowi Radkowi. Gatunek Janusz Radek, pomysł Janusz Radek i liryka Janusz Radek, tak bym to określił. A ty nie boisz się, że jest takie ryzyko, że jak jest coś poza gatunkiem, to może być na przykład, no bo że jest poza gatunkiem, to już sobie ustaliliśmy. To, że na przykład słuchacz może być na to niegotowy? Myślę. Bo na przykład wiesz, bo to trochę jest tak jak z tymi inżynierami mamoniami, nie? Że lubimy coś, co słyszeliśmy i tak dalej. Wiem, to jest jedna prawda. A druga prawda jest taka, że jak nie umiem sobie czegoś nazwać, to się zaczynam trochę, wiesz, może się trochę boję, może się trochę wstydzę przyznać, że mi się to podoba, albo co powiedzą koledzy w pracy, albo tam w szkole, nie? I w ogóle, to może lepiej w ogóle, nie wiem, przełączyć się na Polsat, nie? Wiesz, mnie się wydaje, że to, co teraz robię, te piosenki, które, szczególnie ta piosenka Żałuję każdego dnia bez ciebie, która bardzo się cieszę, że się dostała do premier opolskich, którą napisałem tak naprawdę półtora miesiąca temu i właśnie na tej zasadzie ją skonstruowałem, że ona jest po prostu zagrana przy pianinie, to niezależnie od tego, czy ją nazwiemy pop, czy liryka, czy jakakolwiek inna jeszcze tam forma, która jest gatunkiem, to myślę, że ona oddaje przede wszystkim nastrój, w którym człowiek się chce znaleźć. To tak jak z ubieraniem, to tak jak ze sposobem życia. Ona jest częścią sposobu życia. Ona jest naturalnym sposobem grania na fortepianie, śpiewania lirycznych, ładnych piosenek. Jeżeli ktoś potrzebuje tego do swojej przestrzeni, to niezależnie od tego, jak to się będzie formatować i nazywać, to będzie to mogła wziąć i 16-letnia dziewczyna, i 50-letni facet, bo dla niego nastrojowo, zgodnie z jego sposobem życia, z jego sposobem, nie wiem, ubierania się, żywienia, myślenia o ludziach, myślenia o państwie, o społeczeństwie, o miłości, ona będzie pasowała. Bo to jest wyznacznik też mojego sposobu życia, mojego myślenia o życiu. Więc myślę, że to jest, że w tym momencie muzyka to już nie jest tylko i wyłącznie jakieś trzymanie się gatunku. Bo powiedz mi, czy ty słuchasz tylko jesteś jednowymiarowy, słuchasz tylko i wyłącznie jednej muzyki? W życiu. No w życiu, właśnie. Więc w sumie kompilatywność, to bardzo mądre słowo, ale słyszałem je gdzieś tam ostatnio, kompilatywność w ogóle życia polega na różnych jego elementach, różnych części naszej garderoby, naszego sposobu życia. I muzyka jest taką torebką trochę. No. Muzyka jest tym od czasu do czasu, co włączamy i od czasu do czasu, co wyłączamy i wiemy, że to jest dla nas bezpieczne. Wiemy, że to jest dla nas część naszego światopoglądu. I tak w ten sposób traktuję muzykę i tak w ten sposób potraktowałem i tą płytę, i tą następną, którą właśnie piszę. Ja też znam trudne słowo, mogę się pochwalić. Tak. Chcesz? Tak. Ja myślę, że muzyka jest wyrazem naszej eklektyczności. To jest bardzo dobre drugie słowo. Oczywiście ten zaik sprowadzony, odprowadzę ci natychmiast i będę to używał. Tak? Nie, no bo poczekaj, bo z jednej strony to, co ty mi mówisz o numerze, który będzie w Opolu i w ogóle gratuluję nagrody, będę pierwszy, bo już uzgodniliśmy, że, ja uzgodniłem, że wygrasz. Znaczy, no też gdybyś wygrał, to jestem pierwszy. Dobrze, nie? To część zaik oczywiście też odprowadzę. No to spoko, nie? To fajnie, mam parę wydatków. Trochę mi progi rdzewieją. A dobra. Coś chciałem powiedzieć. A wiem. Tak, no, a propos kompilatywność. Tak. Bo mówiłeś o tym, że jest to też taki trochę. Ta muzyka, którą teraz robisz, to jest trochę taki. Odbija się w tym dużo ciebie, to w jaki sposób ty żyjesz. Coś jak gdyby. Czyli to jest dokładnie taki zapis jakiejś chwili, którą sobie ty przeżywasz, tylko że ona zostaje utrwalona, tak jak jest zdjęcie, film, coś tam, to u ciebie tą fotografią jest utwór taki kompletny od A do Z, bo jest i z twoją muzyką, i z twoim czymś. Po prostu zacząłeś się zapisywać. Zacząłem się zapisywać. Rejestrować. Tak jak robimy sobie fotki sami, tak jak sobie selfie. Tak, no dobrze, bardzo dobrze, słuchaj. Jestem bardzo zadowolony, że powiedziałeś, że to jest moja selfie piosenka. No tak cię czytam trochę. Tak. Ale na przykład nie uwierzę w to, że zacząłeś pisać, nie wiem, te tam parę wydawnictw temu, a wcześniej tylko interpretowałeś. Moim zdaniem to trochę jest tak, że ktoś jest nadwrażliwcem, a ty jesteś, bo to uzgodniliśmy z kolei, nie wiem, z 6 lat temu w Stodole rozmawiając. To wydaje mi się, że taki typ jak ty, to po prostu nie ma bata. Musiał już od samego początku, jak już tam pojawiły się pierwsze pryszcze i wąsy pod nosem, to coś tam zaczął pisać. Wiesz co, tylko się wstydził tego. To są czasy pierwszych pryszczy. Ja wiem, o mozozoiku rozmawiamy, okej. To jest prekambr i w ogóle... Trias, jura, kreda, wiem.
Kurnie było wtedy. Kury się zastanawiały, co powstać. Czekały w kolejce dopiero, ja wiem. Wiesz, powiem ci tak, że jest taka część mojego myślenia muzycznego, która gdzieś tam się przetrawiała od czasu do czasu, kiedy z racji tej, że rzeczywiście mam trochę lat, to ja byłem zafascynowany pewną taką tradycją piosenki trochę nas nieco oszukującej. Czyli myślę tutaj o tak zwanej polskiej estradzie. Czyli wiesz, podobała parostatkiem i tak dalej? Może nie aż tak parostatkiem, ale wiesz, zawsze mi się podobała ta taka poetyckość i starszych panów, i piwnicy pod baranami, i podobała mi się taka nieoczywistość piosenek Zauchy czy Grechuty. One nie były, to oczywiście nie była poezja, ale to było... Ale to są złote lata polskiego popu, tak bym powiedział. Otóż to, więc ale to nie były też formy, wiesz, jakiegoś takiego bardzo ostrego uzewnętrzniania się, czyli pisania, takie, wiesz, wywalania flaków i mówienia o tym, że nienawidzę tego, kocham to, jestem zakochany, jestem rozdzierający. To były zawsze jakieś woale, jakieś takie rzeczy, do których się... Kościół. Knajpa Kościół widzę z mostu. Nie, ale żeby ten tekst miał w sobie jakąś tajemnicę. Więc, bo teraz nie zapytajesz, czy ja jestem człowiekiem, który jak miał pierwszy meszek, a nigdy mi się to nie zrosło, nie wiem, czy zauważyłeś tutaj. Nigdy. Stary, tu jesteśmy cały czas młody. To się wyciera od ciebie. Może to się wyciera, za dużo robię tak, wiesz. I dlatego, a ja jakbym to robił tu, to bym miał wytarte. Stary, ja bym tutaj świecił głusiną. Więc jest coś takiego, że zawsze zostawiam sobie jakiś margines prywatności, więc to nie jest tak, że ja te teksty, które gdzieś tam kiedyś pisałem, były fałszywe albo były nieprawdziwe, bo gdzieś były zawalowane jakąś moją poetyką. Nie, ale mogły być po prostu nieporadne. Mogły być nieporadne. Człowieku, ale ty mi na skróty tłumaczysz masę różnych moich błędów. No. Ależ proszę. Dlaczego ja cię nie spotkałem wcześniej na swojej drodze? Słyszałeś, że 200 za tę psychoanalizę i te różne te... Ja płaciłem po 500. Przepłacasz, stary. Dobra, będę brał to pod uwagę, ale to z VAT-em bierzesz? Nie, to jest bez VAT-u, ale nie liczę jeszcze do tego cateringu. Tak, jest coś takiego, że w ogóle posłuchaj, ja ostatnio dużo słuchałem młodych tak zwanych młodziaków, którzy robią muzykę. Aha. A to jest temat, o który cię chciałem zahaczyć, ale tak? Nawijaj, no. Zresztą poznałem ich dzięki Leszkowi Bielikowi, który ma swoją otwartą scenę. I strasznie mi się spodobało, że oni nie komplikują swojego tekstu właśnie czymś takim, o czym mówiłem, o jakiejś poetyckości, o jakimś woalu, jakimś niedomówieniu. I z jednej strony mi się to bardzo podobało, bo to rzeczywiście było wiarygodne, bardzo, bardzo prawdziwe i bardzo, bardzo otwarte, ale z drugiej strony, jako facet, który z tamtego wynika, nie mógłbym tego porzucić, bo to mi się podoba. Czyli musiałem zrobić coś takiego, przetworzyć w swojej czaszce, żeby połączyć te dwie rzeczy, żeby być bardzo współczesnym i bardzo, bardzo reporterskim niejako, żeby móc... Masz potrzebę takiej reporterskości, trochę publicystyki w tekstach? W stosunku do siebie, żeby to nie było jakieś tam, żeby to nie były klucze wytrychy jakieś opowieści wytrychowe, takie, które o niczym są, że są miałkie, że są jakimiś sztampami, wiesz, liryki, sztampami walki, tak jak to się często jest, nie wiem, w rock'n'rollu, że teraz w rock'n'rollu już nie ma czegoś takiego, że ten tekst jest tak wiarygodny, że nie, byś... No, teraz rock'n'rollowcy chodzą z wybitymi zębami, albo im wypadły już, no. No tak, tak, albo jeżeli jeszcze chodzą. Jeszcze w ogóle chodzą, więc ja lubię, jak jest to aktualne, jak to jest teraźniejsze, a jednocześnie ma w sobie taką tajemnicę, że nie jest bezpośrednie, że nie jest takie wywalone z bebecha, no, że nie jest wywalone z serca, czy wywalone z namiętności, tylko ma w sobie jakąś taką tajemnicę. Ale jak słuchałem tych młodziaków, to z jednej strony mi się to podobało, że nie mają żadnego obciachu, po prostu stosują każde słowo. O, to mi się też bardzo podobało, że każde słowo nie ma czegoś takiego, że nie można zastosować słowo na przykład bzdet, bo ono nie pasuje do tekstu, nie powinno być w tekście piosenki. Wręcz przeciwnie. Ono musi wręcz być, jeśli jest potrzebne, tak powinno być. I to są zachwyty nad nowymi rzeczami, które słyszałem, nad stosowaniem również instrumentarium, że stosuje się niektóre instrumenty, które nigdy by się tak nie zastosowało.
że się stosuje na przykład do linii basu albo do tworzenia z tyłu przestrzeni, która zazwyczaj była tworzona przez kwartet smyczkowy albo przez Hammonda, a tu w pewnym sensie odwrotnie jest. Hammond gra jak bas albo gra w ogóle linie, które byłyby grane przez gitarę. Odwrócone jest wszystko. To jest fascynujące, że młodzi ludzie potrafią w ten sposób traktować instrument trochę z taką nonszalancją albo z bezczelnością, że dlaczego ten instrument ma nie zagrać linii melodycznej, na przykład, którą zazwyczaj gra kwartet smyczkowy albo gitara. A to taka bezczelność i w ogóle u ciebie, bo też u ciebie, bo chcę trochę też o tobie pogadać, to trochę nie wynika na przykład ze współpracy z tak, wiesz, na tej zasadzie, jak nie wiem, Podsiadło z Dawidem Kondrackim i Kondrat go tam napędza w różne strony, albo wiesz, obok ciebie siedzi Leszek Biolik, który jednak zrobił pierdyliard istotnych, wiesz, rzeczy od strony produkcyjnej, już nie mówię muzycznie, tak? I nagle, znaczy staram się znaleźć, jak gdyby kto jest u ciebie taką jednostką napędową na tym okręcie, na tym parostatku. Znaczy to na pewno jest coś takiego, że współpraca i w ogóle, wiesz, wymienianie się swoimi talentami i myślami, to jest w ogóle podstawa. Nie do końca jest tak, że każdy posiadał taką wiedzę, że może to zrobić. I teraz postawię się zupełnie z drugiej strony, ale jest coś takiego, że w pewnym momencie zaczynasz chcieć rozmawiać i mówić tylko i wyłącznie swoim językiem. To znaczy już niezależnie od tych wszystkich napędzań, niezależnie od takiego delikatnego, miękkiego kierunkowania, no bo rzeczywiście jak z kimś pracujesz, to mu ulegasz w jakimś sensie, ulegasz jego nawet nie perswazji, ale też czujesz z nim namiętność pewną. Jakby... Tak, ale impact jest w obie strony, tak? Bo to tak, wiesz. Jak najbardziej. I ta płyta w ten sposób powstawała, ale właśnie coś, co się stało w moim przypadku i w piosence, która zresztą tam do tego pola się dostała, to właśnie to było to, że poczułem, że Chryste, mam w sobie taką moc, mam tę moc, to jest taki fragment takiej piosenki z filmu dla dzieci, moja córka cały czas to śpiewa i rzeczywiście poczułem coś takiego, taką moc, że jestem w stanie zrobić sam, od początku do końca sam. Aha. I więc jedna rzecz, czyli ta, jak to mówię, kompilatywność różnych talentów, wiesz, wspólne, zespołowe granie, myślenie i wypadkowa tego, to jest jedna sprawa, a druga sprawa, że w pewnym momencie dostajesz taki jakiś, wiesz, słup z nieba. Nigdy o tym w życiu w ten sposób nie myślałem, bo nie jestem człowiekiem, który wpisuje jakąkolwiek, czy nienawidzę ideologii, ale w tym momencie ta ideologia rzeczywiście sama przeze mnie przemawia, bo rzeczywiście coś się takiego stało, że rozjaśniło mi się wełbie i zachciało mi się pisać samemu od początku do końca wszystkie piosenki. I teraz tak jest. Napisałem jedną piosenkę i piszę jakąś furę piosenek. Co więcej, powiem ci, że zacząłem się komunikować z ludźmi poprzez komórkę i internet. Po prostu włączam sobie transmisję bezpośrednią i gram te piosenki, które nawet wymyślam w tym czasie rzeczywistym. Wymyślam teksty, wymyślam części tych piosenek a wcześniej zrobiłem ją, tą piosenkę, wymyśliłem jakiś główny szlagwort czy jakąś linię melodyczną parę godzin wcześniej, siedząc na przykład robiąc śniadanie dzieciom. I taka relacja i z widzem i ze samym sobą, że to się dzieje w tym momencie, że to się nie dzieje na zasadzie produkcji znowu, że wiesz, że jest komputer, że są koledzy, że idziemy do, robimy to podczas próby, że wymieniamy się, to takie fajne, takie zespołowe, takie, wiesz, spółdzielnia pracy taka trochę, że wiesz, teraz przychodzi redaktor i... To też jest fajne, bo to wypełnia to taką potrzebę akceptacji, wiesz, no nie, tak, wszystkie tak. Inne tamte historie. To wszystko się zgadza. To jest bardzo piękne, to jest takie demokratyczne, takie rock'n'rollowe w sumie, bo tak się kiedyś robiło muzykę. Ale to też jest coś niesamowitego, kiedy na przykład, wiesz, komunikując się nawet z ludźmi, jakim grasz na żywo i śpiewasz jakąś piosenkę, jakąś niedokończoną, albo nawet piosenkę, która nie ma tekstu i komunikujesz się z ludźmi, w pewnym momencie dowiadujesz się, że ktoś w tym momencie czuł coś takiego, coś istotnego, miał jakąś wizję, miał jakieś przeżycie i ty czerpiesz z niego i bierzesz i kradniesz oczywiście za X, odprowadzasz tamtemu człowiekowi, ale w pewnym momencie to cię inspiruje i ad hoc piszesz na przykład fragment tekstu. Takie robienie muzyki to już jest w ogóle, myślę, nie słyszałem, żeby ktoś coś takiego robił. Ja myślę, że w tym momencie jestem jakimś mega prekursorem na rynku polskim i mam zamiar w ogóle w to wejść, bo to jest strasznie inspirujące. Tu już nie masz tylko i wyłącznie czterech panów, którzy siedzą z tobą przy instrumentach i gramy próbę,
tylko w zależności od tego, co ci w kalesonach brzmi i drży, przy kontakcie z 2000 ludzi, bo ostatnio były takie widownie właśnie od 1500 do 2000 ludzi, a potem udostępnienie jest jakieś 100 tysięcy ludzi, gdzie ja mam taką widownię? Błagam cię, to nie masz takiego koncertu, żeby w ciągu 5-6 godzin 100 tysięcy ludzi obejrzało to, w jaki sposób ty się możesz komunikować z ludźmi i pisać muzykę na żywo w tym momencie. Ale ty wiesz, o czym ty mi też opowiadasz? O jakiejś zmianie, przemianie. Jest u ciebie taka potrzeba, ucieczki na przykład od takiego wizerunku Janusza Radka, który był do tej pory, który jest dosyć powszechny, tak, że jest to wyśmienity interpretator. Albo jest u ciebie potrzeba, właśnie takiego wskoczenia w zupełnie nowe buty, czy zmiany stylistyki, czy czegokolwiek, że po prostu, potrzebujesz powietrza teraz. I to powietrze to jest to, z czym jedziesz do Opola. Złapałeś ten żagiel. Dobrze. Słuchaj, już któryś raz z kolei nazywasz to, o czym, co się dzieje ze mną. Tak, to jest chęć powietrza, ale to też jest chęć, bo ja się nie muszę już nigdzie umiejscawiać, nie czuję potrzeby umiejscawiania się. Ani udowadniania czegokolwiek. Ani zupełnie udowadniania. Już jak jednak te moje gratulacje były zbyt wczesne i ci się nie uda, to też się nie pogniewasz, ryczeć nie będziesz. Nie będę ryczał, chociażby dlatego, że wiesz, cały czas gram koncerty. Ja gram 70 koncertów w roku, więc Boże, daj wszystkim dookoła. 70 razy to nie. Ty! I ja kontakt z publicznością cały czas mam, niezależnie czy to są piosenki z tego gatunku, z tego programu, czy innego, ale to otwarcie, wiesz, mam takie straszne pragnienie, żeby ludzie identyfikowali mnie również z facetem, który właśnie tak jak wcześniej wspomniałem, który ma spostrzeżenia, doznania, namiętności i je przelewa na piosenki, że to są te jego selfie piosenki, że chciałbym, żeby ludzie również identyfikowali mnie z facetem, który pisze te piosenki. A nie kusi cię na przykład takie, trochę cię teraz będę prowokował na potrzeby tej rozmowy, ale wiesz, na przykład, czynne prawo wyborcze jest w Polsce tam na przykład 21, czy 25 roku życia, już nie pamiętam, od jakiego wieku można kandydować w niektórych wyborach, a w prezydenckich jest najwyżej, tak? Na przykład ja czasami, jak słucham tych młodziaków, o których wspomniałeś, to oni mnie fascynują i faktycznie część z nich jest turbo przewybitna. Ale są też tacy, którzy powinni, to powinno być jakoś ustawowo regulowane, że okej, pisz se człowieku, kurna, ucz się, ale no nie publikuj tego, dopóki tam nie osiągniesz takiej prawdziwej dojrzałości. I piję trochę do tego, że ty już tą dojrzałość masz. Na pewno. Prawdopodobnie tam, wiesz, parę szuflad tekstów zapchanych gdzieś tam sobie leżało i czekało cierpliwie, aż je po latach wziąłeś, dobra, nie, zrobię to od nowa. Kurna, chcę się tak błyskotliwie, widzisz, i zgubiłem wątek. Nie szkodzi. A to może teraz ty mi pomożesz. Ja ci pomogę. No. Ja włożę okulary i to automatycznie zmienię perspektywę i optykę. To jest, wróćmy do tego, co powiedziałeś na sam początek, tego hasła, że stary, żeby jeszcze mógł, a młody, żeby... Żeby starość mogła, a młodość wiedziała. Tak, żeby starość mogła, a młodość wiedziała. To nie jest o jajkach. I to nie jest o jajach. Rzeczywiście jest coś bardzo ważnego w tym, że się ma pewność siebie. I to nadaje siłę, daje niesamowitą siłę. Ja, wychodząc na scenę, robię to z taką przyjemnością. Nie robię to z żadnym lękiem, obawą albo z czymś takim, jak niektórzy mówią, że to jest trema. Nie ma czegoś takiego, bo ja wychodzę na scenę dlatego, że ja to uwielbiam. Strasznie to lubię. Lubię śpiewać, lubię być na scenie, lubię do ludzi mówić, lubię się z nimi komunikować i lubię im przekazywać wszystko to, co jest w tym tekście i w piosence. I teraz młodość polegała na tym moja, że się tego obawiałem, bo nie do końca często było tak, że nie do końca byłem pewien, że to, co mówię i śpiewam, czy jestem przekonany do tego na 100%. A teraz wszystko, co śpiewam, jestem w 100% pewien, że to
nadaje mi właśnie siłę, że się... Wiesz co, no jesteśmy, znaczy ty bardziej w takim wieku jesteś, w którym w sensie takim artystycznym dokonuje się z reguły takich największych, najbardziej świadomych rzeczy, nie? Popatrzeć na przykład na chociażby na Stinga, tak? Jego powiedzmy te młodzieńcze lata, początki i tak dalej, to z takim lekkim pazurem punkowym, który u ciebie też w sumie był przecież, to wynikało z takiej trochę bezczelności, a te dzisiejsze, kiedy on już jest takim bardzo, powiedzmy, statecznym panem, już powiedzmy nie do wszystkich trafiają, bo one znowu się gdzieś tam rozmywają, takie bardziej te takie plamy pastelowe się z tego robią, ale w tym wieku, w którym kiedy on był w naszym mniej więcej wieku, no to wtedy zadawał te najcięższe ciosy takie i nie mówię stylistycznie, tylko jeśli chodzi o wagę gatunkową, o ciężar artystyczny tych rzeczy. Czyli to jest złapanie takiej właściwej pozycji, takiego w tym szpagacie, wiesz, między tą bezczelnością młodzieńczą, która napędza, robi różne punkowe rzeczy, a tą taką już przedojrzałą statecznością. Tak? Jest pewien taki moment, kiedy te dwie rzeczy są na tyle fajnie się równoważą, że no, pozwalają ci zrobić coś swojego wręcz. Znaczy takiego bardzo swojego. To jest to, o czym ty chyba mówiłeś na początku, że stąd się zapytałem, czy ty się od czegoś chcesz odcinać w pewnym momencie, tak? Bo już jak gdyby tego dokonałem, to sobie udowodniłem, o tym już wiem, styknie, nie? Teraz band, teraz ja. Znaczy wiesz, na pewno słowo odcinać nie jest za dobre. No wiem, sorry, ale no... Czy nie, bo to... wiesz, nie, bo odcinać... To tak jakbym ci powiedział, że nagrałeś płytę w stylu, nie wiem, kurna, Prodigy, tak? To chyba trochę nie. Ale w sumie w moim samochodzie czasami bywa płyta Prodigy. Czyli co to radio wyjmowali przed chwilą? Tam nie ma już. Nie, ale czasami jest Prodigy, to czasami jest Metallica, czasami jest, kurczę, czasami jest Lutosławski na przykład. I tak naprawdę odcinanie się, w ogóle ja nie czuję czegoś takiego jak odcinanie się, bo wtedy bym musiał powiedzieć, że wiesz, że to, co napisałem, albo to, co śpiewałem 15 lat temu, to nie jestem ja. Albo ja myślę raczej o tym, jak wyciągnąć... To ma taką negatywną konotację, sorry. Ja raczej myślę o tym, jak wyciągnąć wszystko to, co było najfajniejsze, bo dzięki temu po tych 15 latach mam zbiór wszystkich takich tych jajek, o których wspominaliśmy, które są najbardziej z najlepszymi żółtkami. No. I teraz to, co sobie teraz chcę wypiec, upiec to ciasto, to jest to całe najbardziej sycąca rzecz, którą potem będę jadł z masełkiem. Ja tak myślę, że ja się w ogóle nie odcinam od wcześniejszych rzeczy. Kurczę, nawet się nie odcinam od tych wszystkich rubikowych sytuacji, bo musiałbym być idiotą. Zarobiłem kupę szmalu na tym, to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, śpiewałem piosenki, które w tym czasie moim emocjonalnym były mi potrzebne. Śpiewałem bardzo długie, piękne frazy w bardzo wysokich rejestrach. Ja się popisywałem, a tego wtedy akurat potrzebowałem. Potrzebowałem dobrego popisu, gdzie mieliśmy, było nas tam przecież bardzo, bardzo dużo, mieliśmy publiczność po 30-40 tysięcy na koncertach. Dlaczego nie? Kto by z tego rezygnował, bo kto by się w jakiś sposób na to obrażał? Natomiast to już minęło, jak muzyka dawna. Zdjąłem te porcięta, zdjąłem ten berecik, zostawiłem flecik gdzieś z boku i przeszedłem do następnego etapu klucia sobie swojego nowego jaja. No. I teraz będę robił pewne ciasto, które jest wypadkową tego wszystkiego. Będzie to z jednym albo z dwoma rodzynkami. I to ciasto zaczyna się od piosenki Żałuję każdego dnia, w którym żyłem bez ciebie. A myślisz, że gdyby potraktować Żałuję każdego dnia jako singiel zapowiadający płytę, której jeszcze na oczy nikt nie widział poza tobą, bo ty masz ją już gdzieś tam we łbie, to ten singiel jest bardzo reprezentatywny w stosunku do tego materiału, który nas czeka? Tak, myślę, że bardzo. Myślę, że bardzo, bo taką forpocztą tego... Teraz może bez sensu o tym mówić, ale forpocztą jest cały materiał z Poświatowską, który zrobiłem 2 lata temu. Robiłem tą płytę razem z Leszkiem Biolikiem, a jednocześnie już miałem w głowie tą zasadę, że najpierw ja i moja piosenka, a potem wszystko dookoła. I w ten sposób zrobiłem Halinę Poświatowską, nowe piosenki, nowe wiersze, które nie są, to w ogóle nie ma nic wspólnego z poezją śpiewaną, od razu mówię. To są piosenki, gdzie oczywiście najpierw jest tekst i moje śpiewanie, a potem wszystko to, o czym mówię w tej zasadzie. Myślę, że piosenka Żałuję każdego dnia jest taką też forpocztą mojej nowej płyty i
będę na zasadzie tego myślenia budował cały następny materiał. A wiesz, to taki sposób myślenia o piosence, o jej tworzeniu, to często się mówi o czymś takim jak reżim tworzenia, że są pewne reguły, są pewne zasady, które ja przyjmuję i w które muszę wejść i potem dla takiego swojego, nie wiem, z jednej strony komfortu artystycznego, komfortu twórczego, a z drugiej strony dla takiego po prostu uporządkowania rzeczywistości, którą sobie właśnie wykreowałem, w którą wchodzę i w której funkcjonuję, trzymam się tych reguł. Można mówić w tym przypadku o takim reżimie, że tak będzie, tak powstaje ta płyta i jest mi to potrzebne, a czy na przykład dopuszczasz taką możliwość, że w pewnym momencie pieprzniesz to wszystko w bok i nie, kurna, jeszcze inaczej. Nie. To jest bardzo, bardzo, to jest to, co wcześniej gadaliśmy o tym, o jakimś gatunku, prawda, o jakiejś charakterystyce. Myślę, że taka zasada jest świętą zasadą, którą będę stosował cały czas. Nie ma niczego i nie będzie niczego w warstwie muzycznej, w warstwie aranżacyjnej i również też w warstwie wizerunkowej, co by nie było, co by nie wynikało z mojego najważniejszego talentu, czyli śpiewania i pisania piosenek. I tyle. I czucia się dobrze. No tak, bo po co żyjemy? Po to żyjemy, żeby się czuć dobrze, żeby mieć czas na życie, żeby się realizować. To model niemiecki nie jest do końca najlepszy, czy żeby pracować po to, żeby, że żyje się po to, żeby pracować. No, raczej. Potem pójść na emeryturę. Tak, potem pójść na emeryturę, zwiedzać ciepłe kraje w wieku 80 lat i umrzeć w wieku 120. No i wtedy takiemu Niemcowi powiedz, wiesz, gdyby starość mogła, a młodość wiedziała. Tak, i wtedy taki Niemiec sprzedaje nam Mercedesa, którego kupił w 68 roku. Płacze. I płacze. A Radek nie płakał, jak nagrywał. Nawet jak nie wygrał, to nie płakał, a jak wygrał, to płakał ze szczęścia. Zmieniam, kiedy to puścimy, przed czy po? Puścimy, kiedy będziemy chcieli. No dobra. To jak już to widzicie, to znaczy, że zachciało się.